Ursula von der Leyen nie tylko zapowiedziała dokładnie tą samą politykę klimatyczną, kontynuowanie, mimo że wszystkie partie, wszystkie w Europarlamencie nagle mówili, że taki zielony ład to nie, ale zapowiedziała radykalizację, żeby cel redukcyjny CO2 zwiększyć do 90% na 2040 rok. I to jest clue, nawiasem mówiąc, polityki klimatycznej, bo to jest clue polityki klimatycznej, bo z tego na przykład wprost wynikają w systemie ETS wysokie ceny energii, bo w systemie ETS jest tak, że jak się zwiększa procent, który jest celem redukcyjnym, to automatycznie zwiększają się opłaty emisyjne, które stanowią ogromną część rachunków, które teraz płacą Polacy. Natomiast jednocześnie, i pan tu mówi o jakichś antypolskich rzeczach, no, żeby Platforma Obywatelska... Panie pośle. Ale no to odpowiadam. Żeby to nie jest prawda? Żeby Platforma Obywatelska zarzucała Konfederacji antypolskość, to zostawię to do oceny widzów. Natomiast zwracam uwagę, że pan to mówi zaraz po tym, jak poparliście Ursulę von der Leyen, która chce zmienić traktaty tak, żeby Polska nie miała prawa weta, żeby już w ogóle żebyśmy nie mieli suwerenności. Zapowiedziała wprowadzenie paktu migracyjnego, czyli narzucanie nam kwot imigrantów albo kary za to. To są realne antypolskie działania, a nie to, że dla technicznej grupy z kimś, kto miał kilku Pokemonów kiedyś, którzy coś powiedzieli, wchodzimy do grupy, dzięki czemu mogła, bo gdyby nie wejście do jakiejś grupy, nie mogłaby Ewa Zajączkowska wyjść i powiedzieć tą prawdę, którą wy zamilczacie. Konfederacja. Wolność i niepodległość.